to, co widzicie w tej chwili na filmiku. Nie trzymam kamery do góry nogami, tylko po prostu tak jest ustawiona krewetka. To jest krewetka, która, samiczka, która została niedawno, pewnie z kilka godzin temu, może krótszy okres, zapłodniona. I w tej chwili te zapłodnione jajeczka, mogę się mylić, bo zasadniczo nie wnikałam w ten temat, tylko zgaduję, ale chyba zapłodnione jajeczka, które miała na, w siodełku, przenosi na podbrzusze, na odnóża pławne. Nie wiem, czy to jest podbrzusze, ale na odnóża pławne. I to, co widzicie, to są właśnie takie skurcze porodowe, można nazwać. Więc to maleństwo się w tej chwili mocno męczy. Duży wysiłek podejmuje. Ledwo się trzyma tej roślinki, bo kilka razy widziałam, że mało nie spadła. Musi dodatkowo uważać, żeby żaden samiec się nie zbliżył, nie zrobił jej w tym momencie krzywdy. Także no, nawet takie małe stworzonka niestety przechodzą niefajnie etap porodu, bo chociaż właściwie porodem można nazwać również, może nawet bardziej, moment, kiedy krewetki się wykluwają, maleńkie, ale wtedy jest to zdecydowanie prostsze, jak obserwowałam dla samiczek. Wtedy one po prostu się poruszają i stopniowo zrzucają maluszki, maluszki wyskakują z jajeczek, więc nie wymaga to tyle wysiłku, co to, co widzicie w tej chwili. Czyli przeniesienie, nie wiem jakim organem, niestety aż takiej wiedzy nie posiadam, żeby opisać, jak to się szczegółowo odbywa. Natomiast wiem, że samiczka jajeczka w tej chwili przenosi. Wygląda to na skomplikowane, prawda? W tej chwili już ona chyba troszeczkę lepiej się czuje, natomiast jeszcze przed chwilą była bardzo wycieńczona. Kolory nawet miała inne, takie troszkę jakby, jak na nią w pierwszym momencie spojrzałam, nie wiedziałam, co się dzieje, to myślałam, że może odchodzi. Ale szybko sobie przypomniałam, że dzisiaj właśnie pływała za nią grupa samców i no i wiadomo było, do czego dojdzie, także praktycznie teraz specjalnie pojawiłam się przed akwarium, żeby zobaczyć, czy, no, czy będzie druga krewecia z jajeczkami, bo to jest druga. To jest już samiczka, która ma wyraźne paski, chociaż teraz z góry nie widać, ale to jest ta z paskami i jedna bez pasków również jest ciężarna. Więc jeszcze jedna została do zaciążenia, bo trzy dorosłe tutaj mam. A to pokażę wam później jeszcze. O, właśnie, no właśnie. Samiec dokuczliwy. Na szczęście odgoniła go. No nic, z tej perspektywy i tak już nie będzie nic widać. Od spodu chyba pokazać się nie chce. Więc ojej. Jeszcze dodatkowo przyczepił mi się do palca, ale nie widać. Ślimak. Helenka. Widzicie? To jest Helenka, która jest cała pokryta glonem zielonym. Ale nie da się za bardzo wyczyścić tych muszelek. Chemii nie użyję. A no, szczoteczką do zębów też nie jestem pewna, czy nie bolałoby to ślimaka, więc nawet nie chcę sprawdzać. Także tylko, że uparł się chodzi po mnie natychmiast. Zaraz go zrzucę, żeby mnie przypadkiem nie udziabał, bo nie wiem, czy ma takie zdolności. Idź, ślimaku. Okej, okay. Krewecia się postanowiła obrócić. Może jeszcze zamacha i pokaże jajeczka? Nie. Nie. Aż na tyle nie będzie szczęścia. Chociaż... zobaczymy. Nie, po prostu jeszcze nie skończyła.
a ja muszę zmykać, więc więcej nie nakręcę. Natomiast cieszę się, że następna będzie z jajeczkami chodziła. Na dzisiaj tyle.